Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk spotkał się ze swoimi zwolennikami na Placu Wolności w Poznaniu. Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego. Na tle baneru z takim hasłem wystąpił Donald Tusk. Obok napisu umieszczono wizerunek znanego terrorysty, który zmarł przed kilkoma dniami. Nazywał się Teodor Ted Kaczyński. Obóz rządzący wezwał lidera opozycji do przeprosin. Łajdactwo. To ujęcie z dzisiejszego wiecu Donalda Tuska jest symboliczne, bo na zdjęciu widoczny jest siewca i plon, plon nienawiści. To też obrazuje, jaka jest i będzie tegoroczna kampania ze strony opozycji. Wyzwaniem dla naszego obozu jest, by nie ulec prowokacji i nie zniżać się do poziomu oponentów. Udawało się to przez lata, uda się i tym razem. Oni proponują nienawiść i przemoc, a my troskę o przyszłość Polski i konkrety dla Polaków. Donald Tusk w trakcie swojego wystąpienia bezpośrednio uderzył w prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Wykorzystał niedawną śmierć ciężarnej pacjentki szpitala w Nowym Targu. I równe prawa w życiu rodzin. Tak naprawdę to jak w takim ponurym serialu, w jakimś ponurym filmie, w czymś przecież wydawałoby się zupełnie nierealnym. Dzisiaj ta władza to są seryjni zabójcy kobiet. To oni odpowiadają za śmierć tych kobiet. To na nich, na ich głowy, panie Kaczyński, na pańską głowę spadają te tragedie, te śmierci, ta żałoba. W mojej ocenie już od dłuższego czasu przede wszystkim zwolennicy Platformy Obywatelskiej zachowują się tak, jakby mieli wychować drugiego Cybę, który pozbawił życia członka Prawa i Sprawiedliwości. To był mord typowo na tle politycznym. Marek Rosiak został zastrzelony w październiku 2010 roku w łódzkiej siedzibie PiS przez Ryszarda Cybę. 62-letni wówczas Cyba po wtargnięciu do biura z bronią w ręku kilkakrotnie strzelił do znajdujących się w jednym z pokoi działaczy PiS. Zabójca przyznał, że jego celem był Jarosław Kaczyński. Tragedię poprzedziła kampania nienawiści i słownej agresji skierowanej do polityków PiS. Jeżeli Donald Tusk, czy Borys Budka, czy Rafał Trzaskowski chcą być utożsamiani z wulgaryzmami, z podżeganiem do zabójstwa, bądź z innymi niebezpiecznymi zdarzeniami, no to wystawiają sobie sami świadectwo. Skandaliczna jest dla mnie, że ten wiec odbył się na placu, na którym ginęli w 1956 roku ludzie, którzy walczyli o niepodległość Polski, o wolność. 4 czerwca w Warszawie odbył się marsz zorganizowany przez Donalda Tuska. W trakcie wydarzenia słownie zaatakowany został działacz opozycji antykomunistycznej Adam Borowski. Tłum skandował różne hasła, także pełne wulgaryzmów. Amerykański politolog, biolog Westin w książce Mózg polityczny stwierdza wręcz, że wybory wygrywa się za pomocą emocji, że kwestie programowe mają niewielkie albo wtórne znaczenie, dominują emocje i ten, który wywoła mocniejsze emocje, w tym wypadku emocje nienawiści do przeciwnika, osiąga sukces. Wiec Donalda Tuska zgromadził w Poznaniu około 8 tysięcy uczestników. Następne manifestacje odbędą się w Kłodzku, Wrocławiu i Jeleniej Górze. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. A nawet